Dziś rozpoczynamy cykl spotkań zatytułowanych Mówimy po bałucku. Nazwa dosyć przewrotna, bo będzie sugerowała to, czy sugeruje to, że mówienie po bałucku jest odmienne od mówienia w jakiejkolwiek innej części Łodzi czy części kraju. No ta druga zależność może być już problematyczna, albo czy możemy wyodrębnić coś takiego jak język bałut. No tyle jest specyficzność języka Łodzi, wyraźnie rysuje się na tle specyfiki języka innych części naszego kraju. Więc najpierw wytłumaczmy się z tego określenia Mówimy po bałucku. Chcemy w cyklu tych spotkań pokazać Państwu, jak wiele w kulturze właśnie tej dzielnicy pozostało z wpływów, które są śladami dawnej historii naszego miasta. To znaczy, jak w języku zapisała się przeszłość, i ta włókiennicza, i ta robotnicza, ale także i rolnicza. Jak ten język, który być może jest już dzisiaj często zapominany, przenika do kultury współczesnej. Bo skoncentrujemy się tutaj, czy będziemy mówić o folklorze. Bardzo wiele z tych wyrazów, o których, czy tych specyfiki języka, o których chcę dzisiaj Państwu opowiedzieć, zostały zapisane w folklorze. Wiemy, że jest to taka część kultury, która bardzo często była kulturą niematerialną, która była ulotna, powstawała przez, czy była tworzona przez ludzi niepiśmiennych, w związku z tym też nie zawsze była reprezentowana w piśmie, ale część tego dziedzictwa została spisana. Więc o tym folklorze łódzkim, który przejawia się między innymi w takim bardzo rozpowszechnionym czy popularnej formie działalności jak piosenki, będziemy mówić. I jakby to wszystko chciałabym odnieść później w kolejnych wykładach do takiego współczesnego folkloru. To może nie jest do końca trafne określenie, ale tak chciałabym, czy w takim świetle chciałabym przedstawić Państwu współczesne piosenki hip-hopowe i twórczość raperów łódzkich, którzy właśnie o tym swoim związku z Łodzią będą mówili. Dlaczego będziemy tak to zawężać tylko do rejonu Bałut? Ponieważ ciągle to jest dzielnica, która rysuje się w sposób wyjątkowy na tle Łodzi. To znaczy jest to dzielnica o największej autonomii i o największej tożsamości, takiej wewnętrznej spójności i też nie tylko postrzegana jest jako spójna i odrębna przez ludzi z zewnątrz, ale też mieszkańcy tej dzielnicy bardzo chętnie podkreślają swój związek właśnie z Bałutami, twierdząc, że jest to miejsce, które w ich w bardzo dużym stopniu ukształtowało. Więc trochę po tym takim wstępie chciałabym przejść do mówienia o języku Łodzi. To zjawisko fascynujące, podobnie jak wiele innych tematów z Łodzią związanych, dlatego że na ten język Łodzi będzie się składać bardzo wiele czynników. Po pierwsze czynnik geograficzny, czyli to, w jakim miejscu Łódź jest położona, na granicy jakich gwar, jakich dialektów i skąd do Łodzi przybywali robotnicy. No ale przecież wiemy z historii, że to nie tylko łódzcy robotnicy stworzyli to miasto, oni byli oczywiście największą ilościowo siłą, ale także tutaj w Łodzi, niczym w takim wielkim tyglu, mieszały się ze sobą bardzo różne wpływy. Ten język Łodzi w równej mierze kształtowany był przez właśnie okolicznych chłopów i przez ich gwarę, jak i przez język, z którego my bardzo chętnie zapożyczaliśmy, czy przez języki w zasadzie, aby w Łodzi mógł powstać przemysł włókienniczy, aby mógł się prężnie rozwijać, musieliśmy zaprosić do naszego miasta ludzi, którzy potrafili przetwarzać bawełnę, którzy potrafili zajmować się tkactwem. Takich umiejętności nie mieli okoliczni chłopi. W związku z tym władze Królestwa Polskiego zaprosiły do Łodzi fachowców, głównie Niemców, Saksończyków, Bawarczyków, ale także Czechów. To były grupy najliczniejsze, ale oprócz nich
przecież przybywali także nieliczni Francuzi, przybywali nieliczni Anglicy. Do tego wszystkiego nałóżmy dosyć dużą grupę Żydów, którzy tutaj już mieszkali, ale też którzy wraz z rozwojem miasta do Łodzi przybywali. No i oczywiście Rosjan, którzy przybywali tutaj dlatego, że pamiętamy, że Łódź była podczas zaborów w zaborze rosyjskim. W związku z tym cała administracja, cały aparat państwowy był właśnie rosyjskojęzyczny. I wszystkie te wpływy w Łodzi niczym w takim wielonarodowościowym tyglu się mieszały. Więc mamy już zarysowaną taką historię, czyli będziemy wiedzieli, skąd wziął się język łódzki. Ale żeby mówić o jego specyfice, to też musimy powiedzieć o tym, że język polski nie jest językiem jednorodnym. Język ogólny składa się właśnie z dialektów, które także dzielą się później na mniejsze jednostki, czyli gwary, i z regionalizmów, czyli sposobów, w jaki mówią mieszkańcy miast. My skupimy się tutaj na regionalizmach łódzkich, o nich będziemy mówili. No i pamiętajmy też o tym, że Łódź leży na granicy dialektów i tutaj na miejscu wykształcił się, jakby wpływały, czy wpływy możemy zauważyć obu tych dialektów na granicy, których Łódź została położona. Na polszczyznę Łodzi, czyli na ten język regionalny Łodzi składały się, jak już powiedziałam, okoliczne gwary okoliczne, czyli to sposób, w jaki mówili mieszkańcy wsi. I powtórzmy to, to oni w dużej mierze, w ilościowo największej, przybywali do miasta i tu stanowili siłę roboczą. To byli nie tylko ludzie przybywający z okolic Łowicza, czyli ludzie przybywający, może inaczej powiem, z wszystkich stron naszego województwa, z północy, z południa, z wschodu i zachodu. W związku z tym tutaj te gwary także musiały się mieszać. Na nie, czy razem z nimi, ten język Łodzi współtworzyły zapożyczenia z wszystkich tych języków, o których mówiliśmy, czyli germanizmy, judaizmy i rusycyzmy. To słownictwo regionalne łódzkie będzie dotyczyło tak naprawdę kilku obszarów, czy dotyczyło kilku obszarów. Było związane z realiami życia wiejskiego, bo choć duża część mieszkańców, jak powiedzieliśmy, przybywała na teren Łodzi ze wsi, no to przybywali oni też tutaj ze swoimi obyczajami, ze swoimi narzędziami, z czynnościami, które tam wykonywali. Oczywiście oni się tutaj na miejscu uczyli też rzeczy nowych, ale to nie było, ten proces zachodził bardzo powoli. To nie było tak, że nagle przekroczywszy granicę Łodzi, zapominali nie tylko o swoim języku, ale też o wszystkim, co ich do tej pory tworzyło, czyli mieli swoje określenia na poszczególne naczynia, narzędzia, czynności, które wykonywali. Oczywiście nie wszystkie te czynności związane z życiem wiejskim tutaj w Łodzi mogli realizować, ale też pamiętajmy o tym, że ta potrzeba bycia blisko ziemi realizowała się często w ten sposób, że ci robotnicy starali się tutaj na miejscu w Łodzi uprawiać chociaż jakiś kawałeczek ziemi. Tego też teksty dają nam tego świadectwa. Więc przynosili ze sobą ten zasób słownictwa, który tutaj na miejscu ewoluował, ale jeżeli można było nim dalej określać konkretne czynności czy konkretne przedmioty, to to pozostawało, tak? Ten język zmieniał się dopiero w kolejnych pokoleniach. Bardzo ważną część tego języka łódzkiego będą stanowiły terminy związane z tkactwem, czy w ogóle z przetwarzaniem bawełny. Większość tutaj wyrazów będzie pochodzenia niemieckiego, będą to zapożyczenia z języka niemieckiego i to też nas dziwić nie powinno, ponieważ to oni, to znaczy Niemcy, byli ojcami łódzkiego przemysłu. Czyli cała nazwa, czyli wszystkie nazwy związane z maszynami przemysłowymi, z procesami, które dokonują się w tkalni, one właśnie mają niemieckie pochodzenie, ale co ciekawe, znajdują się tutaj też nazwy, które mają właśnie pochodzenie gwarowe. I to jeden z najsłynniejszych łódzkich budynków, pierwszy budynek przemysłowy, jeden z pierwszych budynków przemysłowych Łodzi, Bielnik Kopisza, no to właśnie ta nazwa
Bielnik pochodzi z języka ludowego. Chodziło tam o bielenie tkanin, no ale nie mamy tutaj określenia z języka niemieckiego, które się pojawiało później, ale wtedy, kiedy bielnik Kopisza jeszcze powstawał, no nazywano go i zbudowano go na wzór szlachecki, no i takim językiem polskim też go określano. Kolejna grupa wyrazów łódzkich, o których tutaj też warto wspomnieć, to wyrazy nacechowane emocjonalnie. Tych będzie sporo i one też tutaj będą mieszały się z różnych języków. No ale któż z nas nie słyszał określeń jak fleja czy miągwa? No to są też takie wyrazy, które pojawiają się w łódzkim języku. Myślę, że młodzież może mieć kłopoty z tym, ale ja bardzo jestem ciekawa, ile z tych wyrazów Państwo słyszeli w swoim dzieciństwie, ile używają Państwo, ile ono jest w tak zwanym żywym użyciu. No bo myślę, że część z nas akurat te wyrazy pamięta. Nauckie regionalizmy składać się będzie kilka grup wyrazów. Po pierwsze, archaizmy. Są to wyrazy, które kiedyś były używane, ale teraz wyszły już z użycia i przywołanie ich jest już takim oddaniem hołdu przeszłości. Takie archaizmy świadczą o mocnym zakorzenieniu w języku, ale też o świadomości językowej. Ale czasami też jest tak, że one są używane bezwiednie, że gdzieś tam w języku konkretnej rodziny zostały zakorzenione. No i takie archaizmy łódzkie, pozwolą Państwu, że wesprę się tutaj kartką, bo tych wyrazów jest sporo. No jest też ogromna grupa, ja tylko wymienię kilka z nich. Akuratny, dubeltowy, kajet, piterek, rolwaga. Ciekawe też jest, ile z tych wyrazów trafnie byłoby teraz zdefiniowanych przez współczesnych łodzian, młodych. No ale myślę, że pokolenia starsze nie mają problemu, żeby je rozszyfrować. I to też te wyrazy funkcjonowały w bardzo różnych zestawieniach. Na przykład wyraz dubeltowy. Moja babcia zwykła mawiać na przykład, że kwiatki mają dubeltowe płatki, tak, że są podwójne, czy nie są, może inaczej, nie są pojedyncze, nie zawsze musiały być podwójne, mogły być bardziej bogate. Ale no, we współczesnym języku, gdzie krują anglicyzmy, no, te wyrazy będą już zupełnie zapomniane. Kolejna grupa, bardzo, bardzo bogata i mocno związana właśnie z historią naszego miasta, to jest ogromna rzesza zapożyczeń. Zapożyczenia są też przykładem czy dowodem na to, że język jest wciąż żywy. W różnych etapach rozwoju naszego kraju, nawet tutaj Łodzi nie będziemy specjalnie z tego terenu wyodrębniać, ale w różnych okresach naszej historii zapożyczano do języka polskiego z różnych języków. Były zapożyczenia tureckie, rosyjskie, francuskie, angielskie i to zależało od sojuszy dyplomatycznych, od małżeństw dynastycznych, od kontaktów handlowych, od bardzo, bardzo wielu czynników. Na gruncie łódzkim zapożyczenia związane są stricte z naszą historią i z tym, kto do Łodzi, do tej rejmontowskiej ziemi obiecanej przyjeżdżał, żeby ją tworzyć i żeby w niej działać. Więc ogromna grupa zapożyczeń to są germanizmy, czyli zapożyczenia z języka niemieckiego. One dotyczą, tak jak powiedziałam wcześniej, sfery przemysłowej, ale także, jak na terenie całego kraju, są związane na przykład z handlem. I to też ciekawe, że te germanizmy są związane stricte z początkiem rozwoju przemysłu łódzkiego. No bo okazało się, że nagle ci rolnicy, dawni chłopi przyjechali do Łodzi, zaczęli pracować w fabrykach i oni musieli się nauczyć stosownego słownictwa. Co to jest apretura na przykład? I tak dalej, i tak dalej. Czyli żeby oni mogli pracować, musieli zyskać też język taki specyficzny. To nie, nawet nie można powiedzieć, że był to język fachowy, no bo też oni nie wszyscy świetnie mówili po niemiecku, więc te wyrazy ulegały spolszczeniu. Ale jakie mamy ślady, czy o jakich zapożyczeniach, czy jakich germanizmach możemy tutaj mówić? Na przykład, no poza tymi związanymi z przemysłem, o których już mówiłam wcześniej, no takich związanych z dniem codziennym, na przykład kartofle. Tak, też wiemy, że ten to jest wyraz, który...
no, określenie kartofla i ziemniaka, w różnych częściach kraju pojawiają się różne określenia, no ale kartofel jest germanizmem. Leberka to też jest taki wyraz, który często się w Łodzi pojawia. Korbelka, szmelc, bryle, czy rychtować się. To są wszystkie takie wyrazy. Część przynajmniej z nich myślę, że jest nadal żywych. Tak, rychtować się, czy bryle, szmelc, ale też nie wiem, czy ludzie mają świadomość, używając ich, że one są zapożyczone. Pewnie już tak mocno zakorzeniły się w języku łodzian, że ta świadomość gdzieś się zatraca. Kolejna duża grupa zapożyczeń to te zapożyczenia z języka jidysz. Tu wydaje się, że ten wpływ był troszeczkę mniej ekspansywny, ponieważ Żydzi byli grupą bardzo silnie hermetyczną. Zamieszkiwali w odrębnionej części Łodzi, na Bałtach, więc właśnie ten język Bałt może być bardziej przesiąknięty wpływami języka żydowskiego niż na przykład w tamtych czasach, niż był na przykład język Widzewa, bo na Widzewie większość robotników była pochodzenia polskiego czy niemieckiego. Jakie wyrazy z języka jidysz mamy zapożyczone? Na przykład chałka, pejs, cadyk, rabin. To są te wyrazy, które są związane z obrzędem, czy z taką specyfiką kultury żydowskiej. No ale już takie wyrazy jak trefny, bachor, geszeft, siksa czy rejwach, one są zapożyczone z języka z jidysz, ale już też funkcjonują w naszym języku ogólnym. Trefny towar, bachor jako taki synonim też niegrzecznego dziecka. No to tak jak powiedziałam, nie mamy świadomości do końca, skąd te wyrazy są wzięte, ale je już w swoim języku użytkujemy. Sytuacja z rusycyzmami jest o tyle ciekawa, że początkowo był to, tak jak już też wspomniałam, grupa związana głównie z językiem zaborcy. Z różnych względów rusycyzmy związane były właśnie z administracją państwową, z wymianą walutową i one też dosyć trudno szczepiły się na gruncie języka polskiego, no bo jako język zaborców też nie był chętnie akceptowany. No ale w bardzo wielu sytuacjach życiowych po prostu nie dało się mówić inaczej niż posługiwać się językiem rosyjskim, a potem spolszczać pewne rosyjskie wyrazy. No i teraz, gdybyśmy prześledzili także konstrukcje słowotwórcze i szyk wyrazów w zdaniu, to wszędzie gdzieś tam możemy odkryć wpływy rusycyzmów. Na przykład barachło, kolejne takie określenie na coś, co jest byle jakie, czyli będziemy mieli na przykład szmelc, nawet trefny, barachło, czy siajowe, tak? To też taki łódzki wyraz związany z nazwiskiem pewnego przemysłowca, który tworzył wyrazy nie najlepszej, towary nie najlepszej jakości, mówiąc delikatnie. Oczywiście siajowy nie będzie rusycyzmem, no ale mamy tutaj barachło, znaczy się, tak? To jest też forma, którą często używamy, to jest też rusycyzm. A więc tych rusycyzmów też będzie sporo w języku i też chyba już nie mamy zupełnie świadomości tego, że właśnie z rusycyzmami mamy do czynienia. I kiedy mielibyśmy powiedzieć o tym, jakie ślady znajdziemy, czy gdzie szukać śladów tego łódzkiego mówienia, to naprawdę, i to nie będzie też taka kokieteria, czy uśmiech też, czy ukłon może w stronę twórców tego cyklu i tego pomysłu mówienia po bałucku, to naprawdę warto iść na bałucki rynek i posłuchać, jak tam mówią między sobą ludzie. Tam bardzo dużo jeszcze z tego języka, z tych typowych łódzkich regionalizmów się zachowało. To będą określenia na przykład starych przedmiotów, które możemy znaleźć na targach staroci, tak? To będą określenia przedmiotów, no właśnie, gdzie kupić leberkę? Pewnie na bałuckim rynku. Nie wiem, czy w innych częściach naszego miasta również będzie tego świadomość. Chciałabym też Państwu powiedzieć, że oczywiście zapisem, czy może dowodem na żywotność, przynajmniej kiedyś w języku łodzian regionalizmów, będzie literatura.
I to literatura nie tylko ta powstająca w XIX wieku, chociaż ona przede wszystkim, ale bardzo żywo ten język Łodzi będzie reprezentowany chociażby w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy odzyskaliśmy niepodległość i kiedy jeszcze dodatkowo na te wszystkie wpływy, o których tutaj mówiliśmy, zaczęły się nakładać wyrazy anglicyzmy, tak? Ten angielski, język angielski został bardzo wysoko wartościowany, zaczęło napływać i moda, którą się fascynowano właśnie zza oceanu, nawet bardziej to może nawet w części były amerykanizmy. Ale poza literaturą, bo takie ślady znajdziemy i u Raymonda w Ziemi Obiecanej, i u Tuwima, i w tekstach rewolucyjnych, które będą pokazywały ten mechanizm dochodzenia do rewolucji, gdzie tam robotnicy fabryczni no, rewelacyjnie będą spolszczać chociażby te niemieckie wyrazy. A któż nie słyszał o łódzkim geszefcie, to nie tylko Raymond, prawda, i Tuwim o tym pisali. Ale bardzo takim ciekawym materiałem pokazującym tą różnorodność czy specyfikę łódzkiego języka będzie ten folklor miejski. My jesteśmy skłonni twierdzić, że w Łodzi tego folkloru nie było wiele, ale to nie jest prawda, bo znowuż mieszał się nam tutaj folklor ludowy, czy on ewoluował na gruncie łódzkim właśnie folklor miejski. I tak jak na wsi, przy różnych okazjach bardzo chętnie śpiewano. I to są piosenki, które są nie tylko zapisem swego rodzaju, może inaczej, pewnej rzeczywistości, bo są to piosenki, które są zapisem chwili, które ewoluowały, które powstawały, które opisywały pewną sytuację żyjącą, którą żyło dane społeczeństwo. Niewielkie, tak, nie wiem, ulica, podwórko i one potem były przetwarzane. Czyli na przykład mamy takie piosenki, które zostały zebrane w takim śpiewniku łódzkim wydanym w latach 80. trzytomowym, kapitalnym, unikalnym zupełnie zapisie tych tekstów. Na przykład impreza na Krochmalnej, czy imieniny na Krochmalnej. No i potem powstawały ewolucje tego i wewnętrznego tekstu, czyli co się działo, kto z kim tańczył, co jedzono, co pito. I tutaj właśnie mamy pole popisu dla łódzkich regionalizmów. No bo pojawiają się i takie regionalne określenia jedzenia i alkoholu, i tańców, i też elementów garderoby. No i właśnie, i ta piosenka wędrowała wraz z łodzianami na różne inne podwórka. No i przecież dlaczego ktoś na innej ulicy miał śpiewać na przykład o urodzinach czy imieninach na Krochmalnej? No to zmieniano nazwę tej ulicy. Tak samo jest z takimi typami łódzkimi, w której tutaj taki typ bałucki, takiego bałuckiego cwaniaczka, Antka z Bałut, właśnie takiego typowego, też się będzie pojawiał, bo to jest postać, która no, też jest takim w których opisach możemy znaleźć bardzo wiele wyrazów właśnie będących regionalizmami, ale też mamy taki bardzo ciekawy obraz tej postaci, bo na początku ma właśnie takiego cwaniaczka, człowieka, który no, często jest na bakier z prawem, często nie do końca zajmuje się czystymi interesami, jest raptusem, nie stroni od alkoholu, nie stroni od kobiet, od zabawy, ale także te piosenki ewoluują i mamy Antka, który gdy Łódź zmienia nazwę na Litzmannstadt, jest patriotą i walczy o polskość Łodzi, czy walczy z okupantem.